Witajcie na kanale Mik Kids! O, zobacz, Smurfetko! Co tam się dzieje? To papa Smurf! Ojej, ciekawe, co on tutaj robi! Witaj, papo Smurfie! Witajcie, Smurfetko i Gradobitko! Co wy tutaj robicie? Przyjechałyśmy cię odwiedzić na wycieczkę. O, to fantastycznie z waszej strony. Czy chciałybyście zobaczyć moją kolekcję pociągów? Bardzo chętnie, papo Smurfie. Bardzo chętnie. To zapraszam. Gradobitko, mam tylko prośbę, przestaw samochód. Oczywiście, papo Smurfie, już się tym zajmuję. Już jestem. Nie zaczęliście beze mnie? Oczywiście, że poczekaliśmy na ciebie. Czy chciałybyście zobaczyć pierwszy pociąg? Tak, bardzo chętnie. Tutut. Zobaczcie, to jest mój pierwszy nabytek. Jaki wspaniały. Jak on się nazywa, papo Smurfie? To Szymek. Szymek jest bardzo szybki i jeździ naprawdę jak błyskawica. Wozi księżną i księcia Boxfordu. Pa, fantastyczny. Czy mogłabym się mu przyjrzeć? Oczywiście. Możesz się nim nawet przejechać. Jupi! Hoppa! Juhu! Świetnie, Szymku! Ha, ha, ha! Yeah! Papo Smurfie, czy masz jeszcze jakiś pociąg? Tak, mam bardzo dużo pociągów. Zaraz wam pokażę. Ojej, ojej, jedzie coś strasznego, ojej! Nie bój się, Smurfetko. To nie jest mumia. To jest Piotruś. Piotruś jest przebrany na Halloween. Jest cały zabandażowany i wygląda trochę śmiesznie. Wcale nie jest straszny. Masz rację, papo Smurfie, wygląda super. Czy mogę się nim przejechać? Oczywiście, Smurfetko. Juuu! Super, Disney Junior, it is time for Moses Clubhouse. Co tam jeszcze jest? Już ci pokazuję. Spójrz na tego. Ten też przebrał się na Halloween. To Łukasz. Jaki wspaniały! Aż Smurfetka przewróciła się z wrażenia. Ma zieloną buzię. Wygląda fantastycznie. I ma nawet kły. Tak, to prawda, ale nie gryzie, ponieważ jest to tylko przebranie. Chcesz się nim przejechać? Oczywiście! El Jardín de Clarilú! Ahora! En Disney Junior! Mamy jeszcze jakiegoś niebieskiego pociąga? Pociąg jakiś niebieski? Oczywiście, że mam. Gradobitko, mam całkiem ładny niebieski pociąg, już ci pokazuję. Mój niebieski pociąg nazywa się Tomek. Ma numer 1 i jest najważniejszą lokomotywą na wyspie Sodor. Jest fantastyczny, jaki piękny. I jeszcze jest chyba jakiś czarodziejski. Tak, po zgaszeniu światła on świeci w ciemności. Może kiedyś pokażemy to w innym filmie. Super, papo Smurfie, mogę się nim przejechać? Pewnie, Gradobitko, wskakuj. La casa de Disney Junior. Ahora en Disney Junior. 1, 2, 3, 4. To bardzo dużo. Masz jeszcze jakieś? Tak, spójrz. Tutaj jest pracujący w kamieniołomie Skałek. On tam jest szefem w kamieniołomie, tak jak ja. I dlatego jest czerwony, tak jak ja mam czerwoną czapkę. Wow, jest fantastyczny. Smurfetko, Smurfetko. O, nie miałam z wrażenia. Czy mogę go obejrzeć z bliska? Oczywiście, on cię nie ugryzie. Ho, 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 ho. Już patrzę, już patrzę. Przejadę się nim. Ahora! En Disney Junior! Pokaż następny. Już, teraz pokażę wam troszeczkę inny pociąg. Tamte poprzednie to były parowozy. A tutaj mam dla was diesla. Diesel 10 dokładnie mówiąc. On ma taką mechaniczną szczękę u góry, którą może chwytać i łapać. Ojej, to jest trochę groźny. Ale ja się go nie boję. Wcale, a wcale. Zaraz się nim przejadę. Ekstra, świetna zabawa. Ha, ha, ha. Prawda? Już biegnę po następny.
Pokażę wam jeszcze jednego diesla. Ten diesel to Paweł. Paweł? Bardzo ładne imię. Tak, Paweł również świeci. Jest dieslem. Pomaga dieslowi 10 i innym dieslom pracować w maszynowni. To fantastyczne. Jej, jaki jest ładny, zielony. Chcesz się nim przejechać, Smerfetko? Bardzo chętnie, papo Smerfie. Ju! Ekstra zabawa. Papo Smerfie, jakie jeszcze masz tam pociągi? Już wam pokazuję. Ten to piękny, świecący w ciemności, cały rozgwieżdżony Piotruś. Piotruś bardzo często wozi pocztę. Jest piękny i bardzo pożyteczny. No naprawdę, mamy piękny, zielony pociąg. Jest niesamowity. Przejadę się nim. I na dwóch kołach. I ślizgiem. Gradobitko, nie szalej tak bardzo, bo ci się stanie krzywda. Dobrze, papo Smerfie, będę już uważała. Dobrze, następny pociąg również jest czerwony. Nie jest szefem, tak jak ja i Skałek, ale jest bardzo pożyteczny. Nazywa się Kuba i ma numer 5. Zobaczcie, jaki jest elegancki. Fantastyczny. I ma ładną piątkę i żółte koła. Muszę mu się dokładnie przyjrzeć. No jest niesamowity. Przejadę się nim. Prawda? Pokażę wam teraz wyjątkowy pociąg. Jesteście gotowe? Oczywiście, papo Smerfie. Pokaż nam jak najszybciej. Zobaczcie, to oryginalny, niespotykany nigdzie srebrny Tomek. Papo Smerfie, jaki piękny. On jest chyba zupełnie wyjątkowy. Tak, Gradobitko i Smerfetko, srebrny Tomek jest wyjątkowo rzadkim pociągiem. Został tak pomalowany specjalnie na zamówienie z mojej strony. To niesamowite. Mogę się przejechać? Oczywiście, Gradobitko, wsiadaj, tylko ostrożnie, bo on jeździ bardzo szybko. Dobrze, będę uważać. Cudownie jeżdżą twoje pociągi, papo Smerfie. Spójrzcie na tego. To jest przebrany na Halloween mój najnowszy nabytek. Nazywa się Benio. Jest bardzo też potrzebnym parowozem. I wyobraźcie sobie, że zawsze chciał pływać w morzu. Dlatego jego właściciel, zawiadowca, pomalował go jak rybkę Nemo. A jest taki uroczy i słodki. Naprawdę kochany. Czy ja bym się mogła nim przejechać? Ależ owszem, Smerfetko, wsiadaj. Benio nie jest szybki. Czasem tylko tak mu troszeczkę koła uciekają. O, jak miło. Trzeba się trzymać, bo taki troszeczkę dziki. Ale bardzo fajnie się nim jeździ. O, jak cudownie. Jest uroczy. Pokaż jeszcze, papo Smurfie, jakiegoś uroczego małego pociągu. Uroczy mały pociąg. Już, proszę. Kolejny uroczy mały pociąg to Karolek. O, taki trochę książęcy. Dokładnie, dziewczyny, przyjrzyjcie mu się uważnie. Taką malutką ma nawet tutaj z przodu koronę. Karolek jest też bardzo potrzebny, fioletowy. I wyobraźcie sobie, że świeci w ciemności. To niesamowite, papo Smurfie, musisz nam kiedyś pokazać całą swoją kolekcję świecących zabawek. Dobrze, Gradobitko, gdy spotkamy się następnym razem, pokażę wam świecącą kolekcję. Super, super! Mogę się przejechać? Oczywiście, Gradobitko, wsiadaj śmiało. Pojechałam. Papo Smerfie, a czy masz tam kogoś groźnego w twojej kolekcji? No, cóż, nie będę ukrywał, że niektóre diesle nie należą do przyjemnych. Pokażę ci zaraz jednego z nich. Oto Bartek. Bartek jest dieslem, który również pracuje w maszynowni. Niekiedy nie jest zbyt przyjemny dla swoich kolegów i koleżanek. Ojej! Ma też brata bliźniaka, który nazywa się Arek. Niestety nie mam go w swojej kolekcji.
Papo Smerfie, czy mogę się nim przejechać? Tak, dzisiaj jest pouczony, żeby był grzeczny. Powiedział, że będziemy mieć gości, więc śmiało wsiadaj. Ale